Mamy tu fajną malutką okumkę i niestety okazuje się, że te ząbki, które tutaj są w tym kowrotku, gdzie korbkę mocujemy, one są, wiadomo, metalowe, a w korbce ten element jest plastikowy i te ząbki plastikowe wycinają się na tym metalowym, na tej ośce koła zęba tego metalowej z tymi ząbkami. Czyli ząbki plastikowe na metalu zawsze się wytną, wiadomo, no bo często gęsto tak to się zdarza. To jest twarde, to jest miękkie. No i to jest nieuchronne czasami, jak się nie dokręci troszeczkę korbki albo przy łowieniu sandaczy. I teraz jak to naprawić? No, jak się nie ma serwisu, no to trzeba coś tam wykombinować. Najprostsza sprawa to dopasowanie kołka. Kołek rozporowy. Obcinamy całą tą część, która tu jest ta ząbkowana i bierzemy sam ten końcowy odcinek. Czyli łoten. Jak tutaj chlaśniemy, to mamy taki kołnierzyk. Mamy taki kołnierzyk z otworkiem i to oczywiście nakładamy na tego, na tą ośkę korby. Jak ten kołnierzyk sobie nałożymy, musimy dopasować długość, żeby nam pasowało później do kołowrotka. Żeby to się tam, prawda, odpowiednio ułożyło. I tyle. Bo jeżeli te ząbki nam się powycinały, no to wiadomo, że jak dokręcimy korbkę, to ten cały kołnierz, o tutaj, to będzie tarło po korpusie, bo nie będzie dystansu odpowiedniego. No i tyle. I dzięki takim właśnie o kołkom rozporowym możemy sobie w prosty sposób naprawić kołowrotek. Lepszej receptury nie ma. Bo jest lepsza, no bo wiadomo, oddamy do serwisu, to nam zrobią. Tylko że zapłacimy jak za zboże. A z kolei inne, jakiekolwiek tam próby wklejania, nie wklejania, to nic nie daje. Po prostu tu musi być taki właśnie w tym miękki element plastikowy, żeby on odpowiednio dopasowywał się kształtem do tego tutaj, do tych ząbków od koła zębatego, od tej ośki koła zębatego przekładni i tutaj do wnętrza korbki. I to by było na tyle. O tym właśnie mówiłem. Coś takiego. Docinamy i zakładamy na ośkę. Montujemy sobie do kołowrotka. I teraz już widzimy, że dystans jest odpowiedni. I ta część właśnie od korbki nie będzie tarła po korpusie. Dokręcamy i łowimy. No i kowroteczek zmontowany. Korbka chodzi perfekcyjnie. Wszystko gra i buczy. I takie zwykłe kółeczki rozporowe czasem ratują nam sytuację. A tutaj od kolegi Grzesia Migasa dostałem wahadełka. Bardzo skuteczne, autentycznie bardzo skuteczne. Mosiądz srebrzony, autor tych blaszek już niestety przeniósł się do krainy wiecznych łowów. Także te blaszki to są, jak to mówią teraz już, rarytasy. Relikty albo endemity. I teraz to by było już definitywnie na tyle.